Nie wiem, co to jest, ale zdecydowanie tego tutaj nie było. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i przede mną w tym momencie jest dziwna skrzynka, dziwne pochodnie na Minecrafcie, gdzie nie mamy modyfikacji, jest to czysty Minecraft. Nie wiem totalnie, co to tutaj robi i wygląda to strasznie przerażająco. Nie wiem totalnie, co to jest. Pojawiło się to u mnie w domku teraz, jak wróciłem i... Nie wiem, co to jest. Nie wiem, wróciłem z kopalni, już odłożyłem sobie itemy tutaj, prawda, znalazłem ostatnio 6 diamentów i widzę nagle coś takiego. Nie otwierałem tego, mówię, muszę to nagrać, więc nagrywam od razu następny odcinek, z tym, że przebrałem się, żeby nie było, że w tym samym siedzę. Ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest i możecie mi napisać w komentarzu, jak myślicie, co to jest takiego, chociaż mam nadzieję, że zaraz się dowiemy, co to jest dokładniej. Zanim jednak do tego przejdziemy, koniecznie stawcie łapkę w górę, załóżmy 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z tej tajemniczej rzeczy, którą będziemy rozwijać, nie wiem totalnie, co to jest. I zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał na Plusie, ponieważ tam jest nowa seria z Minecrafta, tym razem na modach. Tam są flaki, które były na Palionowie 2.0, więc myślę, że to jest dosyć fajna informacja, z której będziecie zadowoleni. A to nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Ale dobra, otwórzmy tą skrzynkę. Te pochodnie mnie przerażają. Takich pochodni nie było w Minecrafcie. Nie wiem, co to jest. Ale dobra, otwieramy to, otwieramy skrzynkę. Zobaczymy, co w tej skrzynce takiego się znajduje. Uwaga. No wiedziałem, książka, to musiało się, co musiało to być. To początek czegoś nowego. Okej. Początek czegoś, każdy, jak już słyszę, że jest początek czegoś nowego, to już wiem, że zbliżają się kłopoty. Dobra. Przeczytajmy, co pisze w tej książce. Nie ma tutaj nic poza tym, więc to jest cała nasza informacja, którą będziemy mieli. Uwaga. Jeśli to czytasz, to znaczy, że wiele się zmieniło. Jest to początek, który sprawi, że twoja dalsza historia będzie wymagać od ciebie sprytu i odwagi. Pora na nowy Nether. Co? Co? Wielki B. Czekajcie, jest druga strona. Zadanie pierwsze. Udaj się do Netheru za pomocą portalu do Palionowa 2.0. Jego działanie zmieniłem chwilowo na Nether. Okej. Dobra, odkładam tą książkę w tym miejscu. Nie wiem, o co chodzi. Jest jakiś nowy Nether. Słyszałem, że na wersji 1.16 ma być nowy Nether. Ale my jesteśmy na 1.15.2. Tu wszystko było stworzone na 1.15.2. I nie rozumiem, dlaczego teraz miałoby być tutaj nagle 1.16. Poza tym każda zmiana chyba wersji równałaby się z restartowaniem świata. A widzę, że wszystko jest tak, jak było. I nie rozumiem, dlaczego miało być nagle tutaj 1.16. Nie wiem, nie mnie to oceniać, trudno, ale zobaczymy. No skoro pisze, że jest Nether, tu są jakieś nowe bloki, nowe pochodnie, których wcześniej nie widziałem, to znaczy, że coś musi być na rzeczy. Więc biorę jakieś itemy sobie tam ze sobą. Przede wszystkim to tak, trzeba się uzbroić. Mamy miecz, mamy kill-off, przyda się też nam na pewno jakaś siekiera, więc może wykorzystajmy te diamenty, które mamy. Ej, jak miałem gdzieś więcej, dobra, tu są diamenty. No i mamy gdzieś tutaj, o właśnie, mamy też zbroję, więc załóżmy całą zbroję, uzbrójmy się, żeby być przygotowani na wszystko, co nas tam może spotkać. Czemu ja tu nie mam craftingu w ogóle? Przepraszam was bardzo. Proszę mi oddać crafting. Dobra, tutaj mamy na górze. Zaraz się też prześpimy w sumie. Czego nie ma... Aha, no fajnie, dobra, najpierw się prześpimy. Nie mamy na pewno narzędzi wszystkich. Potrzebowalibyśmy jeszcze łopatę i siekierę, więc to warto by było mieć. Dobra. Gdzie ja mam patyki jakieś? Nie mam patyków? Naprawdę? No nie, na żadnego drewna, dobra, bierzemy w takim razie to i idziemy jakieś drewno zebrać. O nie, dlaczego? O nie, my jeszcze mieszkamy w takim miejscu, że do najbliższego drzewa... A dobra, nie mam wcale tak daleko. No ale tych drzew nie chcę tak za bardzo rozwalać. Dobra, lecimy gdzieś, tam będzie najszybciej chyba na jakiekolwiek drzewo, żeby mieć na patyki. Chociaż pewnie wy już mi napisaliście w komentarzach, że no miałeś tam przecież w skrzynce. Ale dobra, no trudno, możliwe, że było coś tam. Dobra, zabierzmy to drewno, żeby mieć na jakiekolwiek patyki. I stworzymy sobie to, co potrzebujemy, odłożymy te diamenty, żeby z wszystkim nie iść do Netheru, bo z tego, co wiem, jest tam ciężko. Nie wiem totalnie, jak wygląda Nether na 1.16. I też nie wiem, dlaczego tutaj jest nowy Nether, skoro to jest 1.15.2. No ale dobra, może mnie ktoś oświeci tutaj z czymś. Może wielki B ma takie moce, że potrafi zmieniać wersję bez konieczności zmiany mapy. Jeżeli tak, to wielki szacun dla wielkiego B, naprawdę. Nie wiem, co on tutaj za magiczne sztuczki posiada, ale to jest naprawdę potężna sprawa. Dobra, zróbmy tak i zróbmy łopatę. Wiem, że łopata diamentowa to jest taka trochę useless sprawa, ale dobra, warto lepiej mieć niż nie mieć. Weźmiemy tą siekierę, to już może niekoniecznie potrzebujemy. Odłóżmy tutaj te rzeczy, ale wezmę to i to, żeby jednak co nieco mieć. I wezmę dużo kobla, ponieważ tam będzie się trzeba jakoś poodbudować coś tym wszystkim. Więc na pewno nam się przyda jakieś co by byle stołne, wiecie, o co chodzi. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Tak się zastanawiam. Dobra, wezmę piec, jakby trzeba było coś przepalić. No chyba tyle. Chociaż...
Dobra, wezmę trochę żelaza, to może nie będę brał pieca, bo raczej nie będziemy musieli przepalać nic. Wezmę to żelazo, no jakbyśmy musieli coś skraftować na szybko i... No i tyle chyba, to wszystko, nam już więcej nic nie trzeba. Woda i tak nie działa w netherze z tego co wiem. Dobra, lecimy. Lecimy do nowego netheru zobaczyć co to się tam wydarzy. Jestem strasznie ciekaw tego co to tam będzie, ponieważ nether, szczerze przyznam, od wielu, wielu wersji był taki sam. Nic się tam totalnie nie zmieniało, był totalnie, nawet bym powiedział, że mega nudny. Aż się muszę tu poprawić, żeby mieć większą przyjemność z rozgrywki. Był mega nudny nether. To wiem, że nic tam się totalnie nie działo, już każdy nether znał na wylot. Teraz jest coś nowego, coś co trzeba poznać na nowo i wydaje mi się, że wy też będziecie ciekawi co to tam takiego jest. Z tego co wiem, w ostatnim czasie wyszła faktycznie wersja 1.16, co sprawia, że tak faktycznie ten nowy nether jest jak najbardziej możliwy, ale... Co? Widzicie to fioletowe? Ten portal nie był taki duży. Co to się wydarzyło? Dlaczego on jest taki duży? Jasny gwint. Dobra, no nie wiem, ale... Co to jest? Tego tu nie było. Ej, przepraszam bardzo. Dlaczego to tutaj tak jest? Kto to tu zrobił? Dobra, przeskakujemy na drugą stronę. Dobra. Wow, ile mobów. Tu są jakieś tabliczki. Wow, ja nie wiem o co chodzi z tym totalnie. Wow, ale tego tu nie było. Jejejejej. Dobra, pokonajmy ich może. Pokonajmy, to mamy szybkie, mocne narzędzia, jesteśmy dobrze uzbrojeni, nie powinni nam nic zrobić. Co ty tu wariacie jeszcze żyjesz? Weź tam się, no kurde nie umiem w niego trafić. I szkielet, to jest najgorsze, nie wiem, najbardziej nienawidzę tych mobów. Bo one są totalnie nie do pokonania. Dobra. O, nawet łuk nam dropnął, to fajnie, będziemy mieli na rozgrywkę. Ja nie wiem teraz, w który portal mam wchodzić, czy w ten, czy w ten. Czekajcie, co tu pisze? Oto lustro prawdy, przejdź przez nie, a zobaczysz kim jesteś. I co stało się z tobą. Ej, to może dotyczyć Dave'a. Ponieważ Dave ostatnio był dziwny, więc dobra, może w to lepiej nie wejdę. Wejdę w to, bo powiedział, że portal do starego palianowo chwilowo zmienił w portal do netheru. Więc zobaczmy, co tu się wydarzy. Wow! Dobra, ten kwiatek nie bije, to musiałem sprawdzić na początek. Jak to wygląda w ogóle? Co jest grane? Czy wy to widzicie? Jak ten nether... Co to jest? Nie ma Optifine'a, już to widzę, że tutaj jest problem z Optifine'em. Jest jakaś ruda. Nie wiem totalnie do czego ta ruda jest i co to jest takiego. Wykopmy może. Aha, dobra, bryłka złota z tego wypada. Jejku, to teraz o wiele łatwiej będzie zdobyć złoto. Ponieważ nie będzie trzeba szukać normalnie w kopalni, tylko normalnie szukacie sobie takie bryłki, później z tego sobie złoto robicie. Ej, ale fajnie, dobra, czyli możemy zbierać złoto teraz już tak naprawdę. Jest mnóstwo nowych bloków, widzicie te takie czerwone kropki, co tak latają? Jaki to jest potężny klimat, dobra, jest glowstone też, tak jak zwykle w netherze. To jest właśnie ten nowy, nowe właśnie te... Dobra, zbieram to, muszę to mieć, muszę z tego coś zrobić, muszę coś z tego zbudować, więc na pewno na następnych odcinkach będziemy coś budować z tych nowych rzeczy z nowego netheru. To nie ma, nie ma co, na pewno to wykorzystamy jakoś. Dobra, wywalamy ten kwarc też, mamy te bryłki złota, te bryłeczki, czy jak to tam się nazywa. O nie, nie mogę tego sięgnąć już, dobra, podbiję się tutaj może troszeczkę. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś fortecę też dzisiaj, fajnie by było, mega. Ale obawiam się... Co to są za zwierzęta w tym netherze nowe? Ten jak szybko biega, widzicie go? I nie zadało mu obrażeń spadek z wysokości. W jakim my jesteśmy miejscu w ogóle? Gdzie ja tutaj... A to co to jest? No rozwalmy to. Światłogrzyb. Okej, czyli świecący grzyb. No dobrze, dobrze, no okej, nie będę tutaj, prawda, się zastanawiał dłużej nad tym. Ej, jak tu się długo kopie ziemię, naprawdę. Ej, w ogóle nie wykopałem jej. Czy to trzeba... Aha, bo to jest netherrack. Dobra, czyli to jest normalnie, trzeba kilofem kopać tak jak zwykle, to nie jest teraz jak ziemia. To co to jest? Dobra, nie wiem, ale dobra, biorę te świecące grzyby, bo to się może przydać. Ogólnie trzeba zbierać mnóstwo rzeczy. Nie! Dlaczego mnie zaczął atakować? Znaczy, w sumie to nic mi nie zrobił na początku. Ej... No strzelił! Łojeny, już myślałem, że oni są pokojowo nastawione. Dlaczego? Dlaczego tak rzeczy dużo się zmieniło w netherze? Jak teraz ciężko będzie? Dobra, muszę cię teraz w takim razie pokonać już. Dobra, tu. Dobra, dostaliśmy hełma, dobra, fajnie. Dobra, nie są takie silne jak się wydawały na początku. Mają mocne strzały, ale widzę, że nie zadają im obrażeń spadek z wysokości. To będzie na pewno ciężkie. Z krową się bije, czy ze świnią, co to jest? Tu jest normalnie. Dobra, okej, czyli tych trzeba się. Od tych trzeba uciekać, a te nam nic nie zrobią, bo to są zwykłe, te prawda, świnie netherowe. Te, jak one się nazywały? Pigmeny, właśnie. O, widzę, że te też są negatywnie na mnie nastawione. A ile. Wow!
Dobra, a mnie broni czy co? Jak nim rzucił? Wow, co tu się wydarzyło? Ale jaki oni mają zasięg? Dobra, co z niego wypadło? Aha, żarcie świni, dobra. Czekajcie, rozwalę to. Boję się tam przeskakiwać. Boję się, że już nie wrócę, ale dobra, raz się żyje. Dobra, lecimy tu. Ja, te świnie są straszne. Jak ten Nether w ogóle jest teraz taki jakby zarośnięty cały. Także nie widzisz tego, co tutaj jest tak naprawdę. Tak to wtedy była taka mega duża przestrzeń. Teraz jest taka dosyć pozamykana. Wow, jakby mnie tu coś zepchło tam na dół, to już dramat. Ej, to co to jest? Spaczony grzyb. Dobra, tu jest tyle nowych rzeczy. Wow. Mogłem jej nie atakować. Ale dobra, już zaatakowałem. Dobra, nie zadają aż tak dużo obrażeń, aczkolwiek jest ciężko w sumie, jak tak teraz patrzę, to 3,5 serduszka mi w sumie wzięły. To jest dosyć sporo w sumie, jak na takie świniaki. Jak ten Nether wygląda teraz, kozacko? No ja nie wiem. Słuchajcie, daję propozycję z mojej strony. Musimy stworzyć sobie mieszkanie w nowym Netherze. Czuję, że to jest coś, co musimy zrobić. Zamieszkać w Netherze na jakiś czas. Jok, tu jest wysoko. Dobra, lecę tam. Doskoczę. A! Dobra, dobra. Już myślałem, że spadnę jakoś mega nisko. Ale dobra, dobra, dobra. Czekajcie, tu mamy kolejną bryłkę złota. Będę to zbierał w sumie, bo to się może nam przydać jakoś. Przydałoby się też zenchantować jakoś te... Nie! Nie, proszę! Dobra, dobra, dobra. Uff. Już się bałem, że zginę tutaj, bo już mnie tak zaszły tutaj, że nie miałem za bardzo drogi ucieczki. Czekajcie, zamuruję sobie to tu na chwilę. Dobra, no ja jestem podjarany trochę, przyznam szczerze, tym Netherem, bo wygląda on naprawdę świetnie. I... no jestem w szoku. Ale chętnie bym znalazł też jakąś tą fortecę, prawda? O, już widzę, że na mnie świnia biegnie. No weź tam się, o kurde, podrzuciła mnie znowu. No nie rób tego. Dobra, dobra. O, wypadła z niej skóra z niej wypadła. To też fajnie. Szkoda, że tu plecaków nie ma. Ja teraz ogólnie myślę, że w imieniu wielu graczy Minecrafta mówię do twórców tej gry. Proszę, dodajcie plecaki do gry, żeby normalnie plecaki były, bo to jest tak przydatny item na wszystkich modyfikacjach. Na każdym serwerze, na którym gram, jedyne co mnie najbardziej boli, jak mnie by nie bolały wiele innych rzeczy, tak najbardziej boli mnie fakt, że nie ma plecaków, a plecaki byłyby mega sprawą fajną. Dobra, jest tu strasznie ciemno, tak jak normalnie w Netherze sobie Nether zapamiętałem. Widzę, że te świniaki... Ej, tam jest kolejny portal jakiś, co? Co, proszę? O nie, jak ja się wpakowałem teraz tutaj w takie jakieś strzelaniny z nimi. Co to jest? Magmowy jakiś teren, widzicie to? Czekajcie, przejdę tędy. Co to jest? Są biomy normalnie na tym? Co? Nie, dobra, słuchajcie. Ten Nether totalnie wygrywa. Wszystko. Czekajcie, co to jest za blok? Wykopmy go. Czernit jakiś. Nie wiem, do czego to służy totalnie. Jeżeli ktoś z was się zna, jeżeli ktoś wie, do czego takie rzeczy służą, możecie napisać w komentarzu, bo jestem ciekaw strasznie. Ale muszę tu bezpiecznie strasznie chodzić. To wygląda tak perfekcyjnie. Jak to dobrze wygląda. Jak ten Nether teraz się będzie bardzo fajnie zwiedzało. Tylko ej, bo ja w sumie muszę pamiętać, jak ja wrócić mam. Bo tak sobie teraz uświadomiłem, że w sumie to nie wiem, jak wrócić. Wow! Widzieliście, nad czym ja przeskoczyłem? To ja tu i grałem ze śmiercią w tym momencie. Dobra, pokonajmy tą magmę może. O nie, nie mam życia za bardzo. Tu jest jakiś portal, nie wiem totalnie do czego on nas doprowadzi, ale podejrzewam, że to może być portal, który się... O, jaki skok wykonał na mnie! Jaka szarża, dobra. Tu niszczymy, uwaga, dobra, wypadły mniejsze. Dobra, niszczymy, są na raz już. Tu niszczymy, niszczymy raz, drugi, trzeci. Niszczymy, dobra, dobra. Nie no, dobra, są easy te magmy, totalnie. Dobra. Ale nie wypadło z nich ani razu to takie coś fajnego. Dobra, rozwalmy jeszcze to. Podejrzewam, że ten portal stworzył się w momencie, kiedy Dave wszedł w tamten portal jakiś. Aczkolwiek szczerze mówiąc, nie wiem w sumie do czego go doprowadzi, więc w sumie nie wiem do czego jest ten portal. Może teraz jest coś takiego, że co jakiś czas te portale się respią i jest to jakoś dopracowane tak, że można było sobie łatwo znaleźć ten portal, a nie, że jest na całą mapę netherową jeden portal, który nas cofa, tak? To mamy więcej takich jakby checkpointów. To mi się podoba, jeżeli to tak faktycznie zostało rozwiązane, to mi się to podoba. O nie, znowu biegnie do mnie ten świniak. Dobra, ja już wiem, że wy nie jesteście jakiś... Ile my już mamy tego? Ponad 2 staki? Jak to szybko się zbiera? Dobra, czekajcie, czy my to sprawdzamy, czy my chcemy sprawdzić ten portal? Nie wiem, dobra, czekajcie, zwiedźmy tu jeszcze. Nie widziałem ani jednej fortecy, co jest troszkę...
ani jednej, no w ogóle nie widziałem, zazwyczaj to tych fortress to się więcej niż jedną tam średnio znaleźć w tym netherze. Ogólnie nether kiedyś, z tego co pamiętam, to był strasznie mały, nie było tam zbyt wiele rzeczy. A teraz jest taki dosyć potężny z tego co widzę, bo są nawet nowe biomy. Dobra, widzę, że te świnie mnie tu... Jak one wyglądają w ogóle teraz? Nie no, super to wygląda, totalnie kozacko. Dobra, przejdźmy się tutaj gdzieś, tu miniemy trochę ten biom właśnie, tamten, po tamtym biomie się ciężko podróżuje, szczerze przyznam, bo tam jest to wszystko zrobione tak, że są takie wzloty i upadki, że tak powiem, są takie straszne górki i ciężko jest tam się tak poruszać. O nie, znowu ten świniak, dobra, nie zbieram już tamtych bryłek, bo nie chcę mi się angażować w bijatykę z nim, ale tu bym gdzieś poszedł i pozwiedzał coś. Wow, jak to wygląda. Wow. Ej, czy my w takich miejscach możemy coś znaleźć konkretnie? Wow, 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 jak tu mi wybiegły spod nóg. Ale ewidentnie są zaprawione w boju tutaj. Ła, 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 nie strzelać do mnie, proszę. Dziękuję. Ła, ła, dziękuję. Dziękuję za strzałę przyjaźni. Dobra, ła, no nie, wlazłem sobie na tą magmę. No i tu jest znowu ten teren, po którym się tak ciężko łazi. Widzicie, jak to wygląda w ogóle? Ja jestem w totalnym szoku. Jak to wygląda? Czekajcie, co to jest za blok? Bo tego jeszcze nie sprawdziłem. Bazalt, dobra, ale czy my z tego coś możemy zrobić? Chyba niespecjalnie, aczkolwiek uzbieram ich więcej. Zobaczymy, czy z czterech już możemy. Wypolerowany bazalt, okej. Okay. Czy jeszcze więcej nie możemy? Czym to się będzie różnić teraz wyglądowo? Ej, okej, okay, dobrze, fajnie to wygląda. Ej, to można mieć takie możliwości budowlane tutaj teraz, że naprawdę jest z czego wybierać. Jest mnóstwo nowych bloków. Jeśli chodzi o moją ocenę tej aktualizacji, jest to naprawdę wow! Jezu, się wystraszyłem. Jest to naprawdę jedna z lepszych aktualizacji, jaka była, jest możliwa i jaka została zrobiona w tym, prawda, netherze. I w Minecrafcie ogólnie. Dobra, słuchajcie, nie wiem, gdzie miałbym dalej pójść, więc ja się chyba cofnę. Nie! Dobra, musimy się podbudować. Troszkę oszpecimy trochę ten teren, tym koblem. No ale, oho, tutaj zamuruję dla bezpieczeństwa. Cofnijmy się, bo szczerze mówiąc, muszę poznać te miejsce. Ojejku, jakie ja tu w akrobację walę w ogóle, nie? Są strasznie niebezpieczne skoki, których nie powinienem wykonywać tutaj, bo mogłem już dawno nie żyć. Dobra, czekajcie, przejdę tu. O nie, ale wybrałem trasę, dobra, tutaj. Znowu te świniaki mnie gonią. Znajdę ten portal, chętnie bym w niego wszedł i zobaczył tak naprawdę, dokąd on mnie zaprowadzi mnie. Bo jestem w sumie ciekaw. Widzę, że jest dużo kwarcu, więc uzbieranie levela też będzie o wiele przyjemniejsze. To fajnie, będę tutaj przechodził po levela, teraz mi się o wiele bardziej będzie chciało. Ze względu na to, że... musimy i tak sobie ulepszyć te itemy, które mamy. No i jakby ten level nam się przyda. Fajnie, o kurde. Myślałem, że tu jest dziura, jak mnie ten nether straszy. Są tutaj takie niespodzianki teraz, tak jak normalnie czuję się w miarę pewnie w netherze. Już wiem, czego się mogę spodziewać i tak dalej. Tak teraz w tym netherze totalnie nie wiem, czego się mam spodziewać. Dobra, tu jest ten portal. Pójdźmy sobie w jego stronę. Nie znaleźliśmy niestety, jak to się nazywa? Fortecy. Ale... To nic nie szkodzi. Mamy jeszcze mnóstwo innych odcinków, w których będziemy mogli tu przyjść. Jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będę wiedział, że chcecie więcej takich odcinków i może w następnym odcinku również sobie, prawda, przyjdziemy do netheru. Ja może wejdę w ten portal, jestem ciekaw, dokąd on mnie zaprowadzi. W każdym razie, w tym miejscu będę się z wami żegnał. Nie! Czekajcie. Tak być nie może, dlaczego mnie tak przeteleportował tam ten portal? No nie, czyli ten portal... wcale mnie nie uratował. Dobra, czyli jesteśmy uwięzieni w netherze, zobaczymy, co się wydarzy w następnych odcinkach. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się już jutro o godzinie 19:19 i widzimy się na plusie co drugi dzień o godzinie 16:16. Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, pa pa.